Okres świąteczny to jest taki moment, gdzie kupujemy sobie prezenty sami sobie albo przez naszych partnerów, albo kupują nam nasi partnerzy. I wiemy o tym doskonale, że jako strzelcy często wykorzystujecie ten moment jako opcję właśnie dostania jakiegoś prezentu, który Wam się przyda do broni. Jest to często produkt oczywiście niekoncesjonowany i wtedy też wybieramy produkty, które byśmy sobie sami nie kupili, bo na przykład uważamy, że są za drogie, nie są aż tak potrzebne, ale jak jest to prezent, to można sobie wtedy więcej wybaczyć i często te prezenty oczywiście chcemy, żeby były praktyczne, ale możemy sobie pozwolić na taką, nazwijmy to, bardziej fantazyjną formę. I właśnie z tego powodu postanowiłem, że przez najbliższych kilka filmów będę starał się omówić produkty, które warto kupić, ale również te, które nie warto kupić, na podstawie własnego doświadczenia, czyli produktów, które sam mam i mogę je polecić po dłuższym czasie użytkowania, albo nie mogę ich polecić. I dzisiaj akurat jest ta bardziej negatywna część, bo wiem, że ten produkt jest często wybierany, bo sam go na tej samej zasadzie wybrałem i często jest właśnie wybierany i też kilka pytań na temat tego produktu gdzieś się pojawiło, bo ktoś gdzieś zauważył, że go mam i postanowiłem, że po prostu go dzisiaj z Wami zrecenzuję. I jako właśnie taka forma, która często się sprawdzi jako prezent. A dokładniej mówię o multitoolu od Real Avida. Multitoolu, który jest jakby dedykowany do używania z bronią palną, czyli do konserwacji, napraw, czy na przykład do czyszczenia może się też przydać. Przynajmniej taki jest jego cel. Ten model to jest dokładnie Guntool Max i co mówi producent na temat tego narzędzia? To niezwykle uniwersalny multitool wyposażony w szeroką gamę narzędzi do konserwacji broni, zarówno krótkiej, jak i długiej. Wytrzymała konstrukcja ze stali z wygodnym chwytem i tak dalej. W zestawie jest nylonowa kabura z montażem MOL, co jest oczywiście prawdą. I co my tutaj mamy? Aż 37 funkcji. Kombinerki, przycinek do drutu, duży śrubokręt płaski, obuch do wbijania, okrągły skrobak, płaski skrobak, dwa uchwyty z gwintem i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo do tego jeszcze mamy zestaw 12 bitów podwójnych, zasadniczo 6 bitów podwójnych, które dają łącznie 12. Mają takie swoje nawet miejsce na tym pokrowcu, żeby je tam powkładać, żeby nam się nie pogubiły. Zanim Wam pokażę szczegóły tego urządzenia, narzędzia bardziej, to tak, nie polecam tego narzędzia, mimo że mam kilka produktów z Real Avida i powiedzmy, że jestem z tamtych bardzo zadowolony. To często są narzędzia do czyszczenia broni i jestem z nich, powiedzmy, że zadowolony, nie zauważam jakichkolwiek problemów, czy z jakością, czy z funkcjonalnością. Dlatego też, jakby jak zobaczyłem takie narzędzie, stwierdziłem, że to będzie fajne, żeby gdzieś tam rzucić do plecaka, bo zajmuje mało miejsca i jest, powiedzmy, że kompaktowe. Ma w sobie wszystko, co powinien mieć strzelec ze sobą, więc nawet w sytuacji, kiedy nie chcę brać wielkiej torby, to po prostu się sprawdzi. Przynajmniej taki był plan, dlatego to kupiłem. Nie mówię, że Real Avid jest złą firmą i nie mówię, że każdy ich tool musi być kiepski, bo Real Avid ma wiele takich rozwiązań i może inne są dobre, a ten po prostu model jest taki se, ale to za chwilę postaram się Wam uargumentować. Ale zanim przejdziemy, jak Wam się podoba moja oprawa świąteczna, mam nadzieję, że bardzo jest oczywiście słowo Christmas, jest oczywiście choinka, czyli i to światło takie bardziej nastrojowe, czyli wszystko, co powinno być, żeby zrobić Christmas vloga, czy to się jakoś inaczej nazywa, nieważne, lecimy. Dobrze, zatem spójrzmy bliżej na tego Tool Maxa od Real Avida. Jeżeli chodzi o w ogóle o całą konstrukcję, to niestety muszę powiedzieć jedno. Jest ona bardzo miękka, tam gdzie zasadniczo powinna być sztywna, czyli tutaj mamy cążki czy kombinerki bardziej i całość niestety pracuje. No, mam pewne obawy, czy te plastikowe ramiona dadzą radę, mimo że tutaj mamy jakieś wstawki metalowe, to mimo wszystko no, nie jest to takie pewne. I tak jak w opisie, na kombinerkach mamy urządzenie do cięcia drutu. I wszystko fajnie, bo po pierwsze widzimy, że możemy zmienić ten ząbek, jeżeli nam się wyrobi, a wyrabia się bardzo szybko, bo użyłem go chyba z raz czy z dwa
i nie wiem, czy to jest widać na powiększeniu, natomiast ten ząbek już jest cały poharatany i się do niczego nie nadaje. Należałoby go wymienić, ale co z tego, jeżeli będę chciał go wymienić, jeżeli z drugiej strony ząbek już nie jest wymieniany, a również jest bardzo miękki i również już ta jego powierzchnia niestety nie jest prosta i już nie będzie cięła tak poprawnie, jak to było na samym początku. Miejsce na te bity. No to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy taką opcję, że możemy to jakby zostawić w tej pozycji 90 stopni, bądź całkowicie 180. I wydaje się, że to jest całkiem spoko opcja, dopóki nie przyjrzymy się bliżej temu narzędziu. Po pierwsze, ma straszne luzy w każdej pozycji. Po drugie, jak wyjmiemy bit, to zobaczymy tutaj jeden wielki otwór. A kiedy spojrzymy sobie na te powierzchnie, to nie dość, że one są fatalnie wykończone, tak jakby ktoś to szlifował na kamieniach po prostu, to jeszcze są krzywe. Ten odlew już z natury był po prostu źle zrobiony. No, to wygląda naprawdę tragicznie, nie jak w narzędziu za 400 zł. Więc jeżeli sobie dodam 2 do 2 i mam średnio wykonany przedmiot, który wygląda jakby był zrobiony z bardzo miękkiego materiału i taki otwór w elemencie, który zasadniczo ma pracować skrętnie, no to niestety obawiam się, jak to będzie realnie pracowało, jak szybko się to po prostu rozwali w wypadku bardzo mocno wkręconego wkrętu, czy śruby, czy czegokolwiek. A już miałem tego przykład, bo oto tutaj, moi drodzy, mam jeden z bitów, które są dostarczone do zestawu. I jak sobie spojrzycie na ten bit, spróbuję złapać ostrość, jak sobie spojrzycie na ten bit, to on jest ułamany. Dlaczego jest ułamany? Dlatego, że próbowałem odkręcić nim kolimator. Tak, ułamał się podczas odkręcania kolimatora. Więc ja generalnie z tych bitów nie korzystam. One są, powiedzmy, że takie zapasowe, jak moje docelowe, z których korzystam normalnie. Nie wiem, nie wezmę ich ze sobą, czy coś się wydarzy z nimi. Natomiast z tych bitów po prostu nie korzystam. Boję się, że wszystkie się połamią i jeszcze tylko sobie utrudnię pracę. Więc no niestety, biorąc pod uwagę to, jak ten bit się zachował i biorąc pod uwagę to, jak jest wykonany ten element, mam naprawdę bardzo duże obawy do tego, czy to po prostu będzie działać. Tu mamy narzędzie, które ma w sobie aż 3 narzędzia, bo z jednej strony mamy możliwość ustawiania celowników, mamy miejsce na nakrętki do odkręcenia, czyli powiedzmy uniwersalny klucz na kilka rozmiarów, one są tutaj ładnie opisane i jednocześnie jest to również klucz do czoków. I wszystko spoko, gdyby nie fakt, że klucza do czoków to zasadniczo jakoś często z niego nie korzystam, natomiast na pewno częściej będę korzystał, jak pewnie większość ludzi, z tego klucza na nakrętki. Natomiast o ile, powiedzmy, nie wiem, w domu w jakichś takich sytuacjach standardowych to się może i sprawdzi, o tyle w broni się nie sprawdzi totalnie. Bo co w broni się przykręca na taki klucz? Z reguły są to łoża. Spróbujcie tym narzędziem odkręcić jakiekolwiek łoże, gdzie łoża z reguły są od razu, zaraz przy nakręce, mają jakieś fikuśne kształty, są niejednostajne w swoich płaszczyznach. A przy tak szerokim kluczu dojście do czegokolwiek, no jakby totalnie nie zadziała. Jeszcze może te rozmiary z przodu, tak, ale no ten nie, nawet jeżeli jakoś mi się uda, to będę musiał robić 3 mm ruchy, żeby po prostu zacząć cokolwiek odkręcać. Po prostu nie, to narzędzie jest totalnie bez sensu i traci na jakiejkolwiek wartości, bo zasadniczo wolę mieć kilka podstawowych nakrętek standardowych na bit, czyli takich nasadkowych, a 4 nasadki w żaden sposób nie zabiorą miejsca w torbie. Więc bezsensowne narzędzie, z którego nigdy nie skorzystałem. Totalnie nigdy. Otwieracz do napojów. Genialna sprawa. To jest mi to niezbędne po prostu. Tyle można było rzeczy tutaj wstawić. Nie wiem. Chociażby miejsce na pilnik, który czasami się przydaje po prostu. Cokolwiek. Można byłoby tutaj jakiś
długi szpikulec metalowy do wyciągania zablokowanych łusek. Nie, mam otwieracz. I mam coś, co nie wiem, jak można nazwać, natomiast próbowałem chyba coś już nim robić i jest cały zniszczony z przodu. Natomiast nie jest to żaden szpikulec, bo to jest po prostu grube na końcu, więc nigdzie tym nie podejdę, nie wyciągnę tym łuski z komory. No. Ja trochę żałuję, że nie przejrzałem, co jest w pakiecie, ale po prostu jak to kupowałem, to wziąłem to jako pewniak, że to zrobi robotę. No dobrze, wybijak to jest też rzecz dosyć zabawna, bo moi drodzy, wybijak jest plastikowy. Tak, jest plastikowy, nadaje się do Glocka tylko. Bo po pierwsze, bardzo duże, grube piny, no bałbym się tym wybijać, bo się po prostu to złamie. Poza tym, on nie ma, zresztą jak wszystkie narzędzia, nie ma mechanicznej blokady. On ma blokadę na sprężynie. Nie ma czegoś takiego, że tutaj, żeby teraz go schować, to muszę coś kliknąć czy cokolwiek. Nie, po prostu muszę użyć siły. Więc jeżeli będziecie cokolwiek wybijać, uderzając w tą nierówną powierzchnię, no może poza ręką, ale jeżeli trafi się jakiś naprawdę wymagający pin, no to tym wybijakiem to się umęczycie. Tym bardziej, że on jeszcze, jak sobie tak spojrzymy, to on nie jest totalnie osiowo do osi całego tego tula, tylko no jest jakoś tak delikatnie pod kątem. No masakra, no to się po prostu do niczego nie nadaje. Jeszcze jakbym z tego korzystał, to myślę, żeby to się momentalnie po prostu wyrobiło. Ale z tego nie korzystam, bo boję się, że to pęknie i utkwi jeszcze w jakimś miejscu i będę miał dodatkowy problem. Tak, z drugiej strony nie jest lepiej. Z drugiej strony mamy skrobak. Plastikowy skrobak, który nawet nie jest zakończony jakoś ostro na końcu. Oczywiście ja mogę sobie go odkręcić i mogę go pokazać troszeczkę bliżej. Tak, to jest plastikowy skrobak, który nie wiem, co ma skrobać. Chyba lód z okna. Bo w broni, w jakichkolwiek sytuacjach, kiedy jest potrzebny skrobak, to się po prostu nie nada. Lepiej jest najzwyczajniej w świecie mieć oddzielny skrobak, który nie musi być metalowy, chociaż najpierw jakby był metalowy, ale żeby był przynajmniej ostry. No mogę sobie tego naostrzyć. Tu robi się miejsce na wycior. No i fajnie, tylko po co mi taka duża rączka do wyciora? Jeżeli już używam na polu wyciora, na strzelnicy, to jednak będę wolał mieć taką standardową rączkę, która będzie obrotowa, która będzie wygodna, a która będzie pokryta gumą, czy nie wiem, drewniana, no cokolwiek. Na pewno nie to, bo to jest po prostu niewygodne do trzymania w ręku. I co? Jeszcze tutaj mamy śrubokręt płaski. Tak, a może tamto było śrubokrętem, a to jest do ustawiania przyrządów celowniczych. Nie mam bladego pojęcia, bo to i tamto jest równie bezsensowne. To już w ogóle jest tragedia. To chyba będzie do ustawiania, bo nie sądzę, żeby w takiej pozycji korzystanie z jakiegokolwiek śrubokręta płaskiego miało sens. To w ogóle nie ma żadnego zabezpieczenia, to jest tak luźno. Oczywiście też, jak sobie spojrzymy z bliska, to wygląda to tragicznie, jest fatalnie zrobione. No i mamy jakiś młotek, bliżej nieokreślone urządzenie do stukania. Natomiast to, co mogę pochwalić, na pewno nóż, bo z noża korzystam i póki co jest w miarę ostry. No może nie jest jakoś super ostry, ale on też nie był naostrzony jakoś bardzo mocno. No ale ja nie potrzebuję, no, ostry nóż mam w innym miejscu, ja potrzebuję coś, co po prostu pomoże mi, nie wiem, otworzyć paczkę amunicji. Bo też nie wiem, w jakim celu jest nóż przy takim tulu, bo i tak każdy ma oddzielny nóż na strzelnicy, nie będzie nosił tego tula w kieszeni, bo on po prostu jest za ciężki, żeby go nosić cały czas. No tak powiem szczerze, tak sobie. Pytanie, jak wy oceniacie po tym, co wam pokazałem. Może sami korzystacie z tego tula i macie zupełnie odmienne zdanie od mojego. Dajcie znać w komentarzach. Ja uważam to za zakup totalnie nieudany. Nie polecam tego. Gdyby nie
taka ludzka przyzwoitość, to pewnie bym go sprzedał szybciutko, a tak to po prostu u mnie tkwi. Pewnie nigdy go nie zużyję, bo prawie go z niego nie korzystam. A w kwocie 400 zł naprawdę można mieć bardzo fajny zestaw, który może nie będzie taki mobilny i może nie zmieści się w jednym pokrowczyku, ale nadal będzie kompaktowy i na pewno sprawdzi się i na strzelnicy, i w domu, i was nie zawiedzie. Co potrzebujemy? Dwa wybijaki. Wybijaki dobre jakościowo wytrzymują naprawdę wiele, wiele lat ciężkiej pracy. Przy takim budżecie możemy sobie pozwolić na przykład na tego typu, które ja mam osobiście i które no, nie chcą się popsuć, a wielokrotnie próbowałem podczas pracy, niekoniecznie z bronią, ale generalnie na dworzu czy w domu. Na pewno przydałby się nóż, ale zakładam, że większość osób go ma, ale jeżeli nie, no to możemy sobie tutaj to wrzucić do kalkulacji. Skrobaki, które przydają się nie tylko do zeskrobywania brudu, ale również do wkładania czy wyjmowania sprężynek, zwłaszcza małych. I takie skrobaki mogą być najtańsze, bo one po prostu się nie zużywają w przypadku broni. Ja taki zestaw mam, dałem za niego kilka złotych i do tej pory mi służy. Nawet nie ma oznak jakiegokolwiek zniszczenia. Takie narzędzie, taki klucz uniwersalny, bardzo popularny wśród użytkowników właśnie takich narzędzi EDC, przyda się po prostu do odkręcenia większości nakrętek, a przy okazji fajnie wygląda i wiele osób po prostu lubi go ze sobą nosić. Śrubokręt z miejscem na bity. Tych bitów nie potrzebujemy dużo, tylko kilka sztuk takich standardowych i takie dobre bity możemy właśnie kupować na sztuki. Wtedy nie wychodzi nas to drogo, a mamy naprawdę świetnej jakości narzędzia, które przydadzą się w wielu miejscach i nie powinny pęknąć. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło, żeby dobre jakościowo bity się tak szybko zużywały, czy żeby pękały podczas próby odkręcenia kolimatora na przykład. To, czego tutaj nie ma, a co warto mieć w takim zestawie, to jest oczywiście wycior, taki składany, dlatego że on się może przydać w momencie, kiedy mamy squiba, albo mamy podejrzenie, że mamy squiba i chcemy to zrobić w sposób bezpieczny. Taki po prostu skręcany pozwala nam sprawdzić to w pistolecie, ale również i w karabinku. Można do tego dorzucić jakąś końcówkę, która nam po prostu pomoże w usunięciu squiba na strzelnicy, jeżeli takowy się przytrafi. Oczywiście tych narzędzi możemy mieć jeszcze więcej i kupując po prostu jakiś fajny pokrowiec, możemy tam zapakować jeszcze jakąś chemię, możemy tam zapakować dodatkowe narzędzia. Natomiast ja mówię dzisiaj tylko i wyłącznie w kontekście tego jakby alternatywy dla tego narzędzia, która będzie, jak widzicie, jest zasadniczo tańsza, a moim zdaniem wielokrotnie lepsza, przynajmniej jakościowo i na pewno też użytecznie, bo po prostu każde narzędzie w takiej oddzielnej formie, właśnie jak wybijek, jak skrobak, jak to cokolwiek, po prostu w oddzielnej formie zawsze będzie wygodniejsze, przyjemniejsze w pracy niż na przykład próba odkręcenia czegokolwiek za pomocą czegoś takiego, gdzie bardzo ciężko się tym po prostu operuje, żeby tym kręcić chociażby, a już nie mówię o ewentualnych uszkodzeniach, które są bardzo prawdopodobne. I nie ukrywam, jest mi trochę przykro, bo tak jak powiedziałem, Real Avida mam kilka różnych rzeczy i do tej pory raczej byłem zadowolony. W tym wypadku niestety tak nie jest i to będzie ze mną pewnie bardzo, bardzo długo. W ogóle tak teraz patrzę, że te części są krzywo od siebie. Nie? O. Możemy zobaczyć, jak to pracuje na boki. Nie wiem, czy to widzicie, ale tak z 4 mm odchodzi na bok. I jest po prostu w tym momencie na zwyczajnym świecie krzywe. Niestety, jest to zbyt drogie. No nic, łapka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się, cześć.